Audio System Grafit 10.2 i 8.2 to właśnie te dwa głośniki mamy dzisiaj na naszym stole. Robimy to po to, żebyście wy nie musieli bazować tylko na zdjęciach katalogowych, na stronach sprzedawców, którzy nigdy nie widzieli sprzętu, ale żebyście mogli zobaczyć bliżej, bardziej na żywo, jak zbudowane są jedne z najlepszych subwooferów obecnie dostępnych na rynku. I oto właśnie takie dwa głośniki. Dla kogo są te głośniki? Jak dużo potrzeba mocy, jakości, żeby je napędzić i w co je najlepiej włożyć? Za chwileczkę postaram się na takie pytania odpowiedzieć i przejdziemy za chwilę do meritum. Zajmiemy się najpierw głośnikiem Eton, HX Eton, przepraszam, Eton Grafit 10.2. 10-calowe głośniki są bardzo popularne, dlatego że to jest taki rozmiar, który już zapewnia bardzo wysoką efektywność ciśnienia akustyczne, a przy tym jeszcze nie potrzebuje dużych obudów, ale przede wszystkim jest zrywny, szybki. Pod względem szybkości jednak głośnik 8 cali jest jednak wzorem nie do nadgonienia. Rzeczywiście można wytworzyć kick, kopnięcie 8-calowym głośnikiem. 25 już ten kick będzie taki lekko wygładzony, stłumiony. Ale żeby to zrobić, trzeba zrobić głośnik, który łączy różne przeciwstawne często cechy. Jeśli zrobimy głośnik, który gra świetnie w obudowach zamkniętych, nie będzie chciał grać w obudowie Bass Reflex. Jeśli zrobimy głośnik, to będzie grał świetnie w obudowie Bass Reflex, nie będzie chciał grać w obudowie zamkniętej. Zawsze jest problem. Jeśli zrobimy głośnik nisko zestrojony, będzie wymagał większej obudowy. Jeśli zrobimy głośnik wyżej zestrojony, twardszy, będzie grał lepiej w obudowie, ale nie będzie tak nisko schodził. To jest sztuka kompromisu i używania sztuczek. Już pokazuję po kolei, co się dzieje z takimi głośnikami. Przede wszystkim zobaczmy sobie ten głośnik od tyłu, bo zawsze kamera skraca perspektywę, więc głośnik, na który patrzymy od góry, ma zmniejszony magnes w perspektywie obiektywu aparatu, a tutaj możemy sobie zobaczyć od tyłu, no ten magnes jest naprawdę srogi. Jest to kawał naprawdę potężnego magnesu. Otwory wentylacyjne to są właściwie przepaście wentylacyjne, gigantyczne. Otwór w jarzmie jest też spory. Otwory regulujące temperaturę w szczelinie cewki też są duże. Gdyby ten głośnik był robiony do SPL-u, to by miał pewnie 1000 W, a ponieważ jest robiony do odsłuchu, no to ma dwa razy po 300, to i tak bardzo dużo, dwa razy 300 watów RMS, to są naprawdę duże wartości, dwa razy 500 watów mocy maksymalnej. Biorąc pod uwagę cenę tego głośnika, jest to głośnik stricte high-endowy, ta cena nie jest jakaś bardzo korzystnie jest policzona. Zwróćmy uwagę na tą membranę, faktury tej membrany. To jest włókno karbonowe, włókno węglowe, zatopione, wypełnione grafitem. Stąd nazwa grafit. Wrócimy. Od góry oczywiście możemy sobie podziwiać ten materiał, fakturę tego materiału. Ta membrana jest niezwykle lekką, sztywną skorupą. I dzięki temu ten głośnik ma niezwykle niską bezwładność. Bardzo ciepłe brzmienie, to nie podbarwia. W środku kopułka jest aluminiowa. To jest taka wklęsła kopułka aluminiowa. Terminale prądowe, jak widać, masywne, pozwalają na przyłączenie całkiem sporego przewodu. No i teraz parametry. Rzut oka na parametry. Grafit 10.2. 2 plus 2 ohmy. Dlaczego 2 plus 2 ohmy? No bo przy 4 ohmach, a to po złączeniu cewek szeregowo mamy 4 ohmy,
Głośniki czterohomowe są najbardziej przyjazne do napędzania ze wzmacniaczy. Wzmacniacze mają najwyższy współczynnik tłumienia przy czterech ohmach, znaczy wyższy niż przy dwóch, a już tym bardziej niż przy jednym, niższy poziom zniekształceń, po prostu przeważnie grają lepiej. Tu nie ścigamy się o dodatkowe setki watów, tylko o jakość. FS 23,2 Hz, niezwykle niskie zestrojenie, bardzo, bardzo niskie. W wersji czteroomowej jest troszkę wyższe. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie nisko ten głośnik schodzi. Wersja 8-calowa ma 31, jak na 8 cali to jest też bardzo dobra wartość. Dobrość całkowita około 0,4, 0,41, 0,46 w 8-calowym głośniku. Czyli wartości są dość przyjazne, pozwalają na zestrojenie tego zarówno do budowy zamkniętej, jak i bas refleksu. Przy czym dzięki różnym sztuczkom, bo to przecież nie parametry grają, to są tylko opisowe parametry, ten głośnik w obudowie zamkniętej radzi sobie już w 15 litrach bardzo dobrze. Dedykowana. 15 litrów to już jest, zawiera objętość kosza. A głośnik 8-calowy od 8-12 litrów w obudowie zamkniętej, też znakomite wartości. W bas refleksie głośnik 10-calowy 17,27 litrów, bardzo niedużo. Wersja 8-calowa 18,25 litrów, czyli niewiele mniej. Niewiele mniej potrzebuje głośnik 10-calowy od głośnika 8-calowego. No cóż, to jest zaskakujące, ale tak też nie jest. Teraz zobaczymy tą wersję 8-calową. No, wersja 8-calowa jest niemal równie imponująca jak 10-calówka. Nawet proporcje ma bardziej masywne, bo magnes jest prawie taki sam jak w wersji 10-calowej, a jednak głośnik jest mniejszy. Na szczęście ten kosz jest taki dość zgrabny, ma dość duże nachylenie, więc myślę, że ten subwoofer da się zmieścić również w fitboxach do różnych samochodów dedykowanych. Może nie we wszystkich najgłębszych, ale nie jest jakiś taki okropnie masywny i przesadnie rozbudowany, więc da się z pewnością w wielu modelach go osadzić, a bardzo dobrze, bo skoro gra od 8 litrów, no to się w takich fitboxach znakomicie sprawdzi. Jeśli chodzi o konstrukcję, analogicznie otwory wentylacyjne pod zawieszeniem, otwory wentylacyjne w jarzmie, otwór wentylacyjny w jarzmie, pięknie zapolerowany, wszystko zresztą wykonane, tip top, to nie ma w ogóle porównania do takich marek jakichś budżetowych. I również membrana zatopiona. Krawędź tego kosza jest jednolita, to nie ma żadnej nakładki gumowej, tylko jest to po prostu odlew aluminiowy. Jest to kosz Etona, także indywidualnie zaprojektowany dla tej marki. I też ta piękna faktura, niejednorodna, widać przebija przez nią to włókno. Tak, to te głośniki mają potencjał. Można zbudować sobie wyjątkowe brzmienie, piękne, z niskim zejściem. Myślę, że w porównaniu do głośników high-endowych Focala, to są bardzo atrakcyjne, Focala czy innych marek, to są bardzo atrakcyjne ceny. Za głośniki, które z pewnością są dopracowane na najwyższym poziomie. To jednak jest marka, która jako jedna z niewielu jeszcze naprawdę pracuje nad tymi swoimi produktami i można, no zresztą polscy instalatorzy już od jakiegoś czasu stosują te głośniki w swoich projektach i wychodzą im znakomite efekty.